Cześć, to ja, Mila. A to jest mój magiczny morfuł, który może zamienić się we wszystko, co zechce. Mila, Morful, zrobiłem dla was lemoniadę. Lemoniada! Ups. Oj. Później posprzątam. Najpierw skończę czytać książkę. O nie! To wieża Morful! Mila! Rozwaliłaś wieżę Morful! Nie rozwaliłam twojej wieży. O! A ty za to, Morful, zniszczyłeś mój rysunek! Nie! Morful, nie! Nie, nie. A może zajmiecie się zupełnie czymś innym? Tak! Pewnie. Profesor Zło! Pan Akcja przybył tutaj, aby ciebie powstrzymać! Mama, Morful chce być panem Akcją! A, dobrze! Zbudowałem niezwykłą maszynę, dzięki której wszyscy natychmiast pójdą spać! O nie! Pan Akcja nie pozwoli! To niesamowite! Zabiorę to z przejścia. No dobra. A gdzie skończyłem? Panie Akcja, nie tak prędko! Jeszcze nie wygrałeś dzięki pomocy! Gdzie podziała się moja skrzynia? Pan Akcja! Aha. Dlaczego zabrałeś moją skrzynię? Morfy nie zabrał skrzyni! Mila, zbuduj jeszcze raz! Przecież to nie ja zniszczyłam twoją głupią budowlę! Budowla nie jest głupia! Mila jest głupia! Mam świetny pomysł! Wolę pobawić się w coś sama, bez ciebie! Tak! Morful lepiej bawi się bez Mili! Ha! Bawię się bez Mili! Bez Mili nie ma zabawy. Zupełnie nie wiem, co narysować. Morful na pewno coś by wymyślił. To naprawdę świetna książka. Przepraszam. Nie powinnam się tak bardzo złościć na ciebie za to, że złamałeś kredkę na moim rysunku. A? O, to wcale nie był Morful. Ja to zrobiłem niechcący. Co? Czy to przypadkiem nie ty rozwaliłeś Morful wieżę z klocków? Tak. I zabrałeś moją skrzynię? Tak. Zepsułeś patykowy szałas? Prawdopodobnie. Mila i Morful znowu przyjaciele! Oczywiście! Bardzo was przepraszam za to wszystko, co zrobiłem, bo to przeze mnie się kłóciliście. Mogę zostać waszym przyjacielem? Oczywiście, tatusia! Dzień dobry, Mila i Morful. I co wy dziś porabiacie? Bawimy się ulubioną zabawką Morfu. To pan Akcja! Pan Akcja jest bardzo dzielny i zawsze pomaga innym w potrzebie. Tylko różnym złym nie. Wiadomo, nie takim jak profesor Zła. O, a co powiesz, żeby go ożywić? Wtedy naprawdę będzie mógł pomagać innym. Pan Akcja żywy?
Postaw go na ziemi, Morfu. Jestem pan akcja! Profesor Zło! Mój wróg! Oddaj to urządzenie! O! No dobrze. Cóż, poszło jak z płotka. O nie! Pora ocalić miasto! Panie Akciu! Musimy odebrać mu ten ożywiający promień. Morfu, zmień się w superbohatera! O! To wezwanie do akcji! Już pomagam! Zajmę się tym! Nie ma cię tu! Nie! Złap go, Morfu! Zjedź tej kobiecie z drogi! Dziękuję ci, Morfu! Jesteś najgorszy! Ja! Nie! Chłopaki, dajcie mi to! Tak, teraz wkroczę do akcji! Zaraz, co? Proszę bardzo, zacni obywatele! Ależ to okropni bandyci! Kłamstwo nie popłaca, policjancie! Znowu on! Dlaczego ty trzymasz profesora? Jesteś jego pomocnicą? Nie. Tutaj jest profesor Zło. Profesor Zło to zabawka. Taka sama, jaką ty byłeś, panie Akcjo. To jest profesor Rashid i on nie powinien być zabawką. Ojej! Dziękuję, że mi to wyjaśniłaś, moja miła dziewczynko. Na latające probówki! Mów, gdzie profesor Zło? O! A więc ja też muszę znowu być zabawką! Ha, ha, ha! Nie powstrzyma mnie teraz nikt! Ha ha ha!
policjanta nie ma? Powinien nas pilnować. Już, już. Za chwilę tam będę. Ale kino. Ojej! Zaczynamy budować! Co to u licha za hałas? O, dzień dobry, panie Vandergwist. Budujemy domek na drzewie. To będzie nasz własny klubik zabaw. Jaki klubik zabaw? I to na drzewie? Co za bzdury! Poza tym, budowanie domku na drzewie jest trudne. Na pewno sobie nie poradzicie. Myślę, że damy sobie radę, panie Vandergwist. Już niedługo. Po pierwsze, musimy się upewnić, że wszystkie deski mają taką samą długość. Wydaje mi się, że nożyczki nie są mocnym narzędziem, Morfu. Zmień się teraz w piłę. A teraz musimy je połączyć. Ha, Bobik, popatrz na nieudaczników. Potrzebujemy do tego jeszcze trochę gwoździ. Morfu, zamień się teraz w młotek. To w ogóle nie wygląda jak domek na drzewie. Do tego brakuje mu dachu. Cóż, nie wygląda wcale tak źle, jak na początku. A teraz musimy zrobić z niego prawdziwy domek na drzewie. Morfu, zamień się w wielki dźwig. Dźwig? Tak, dźwig! Dźwig, dźwig, dźwig! Dźwig! Juhu! Proszę, proszę. Bobik, spójrz na to. Naprawdę przyzwoity domek na drzewie. Przed wejściem podaj mi hasło. Nie znam hasła. Nasze tajne hasło brzmi Morfu. Morfu! Tak! Tak! To jest najładniejszy domek na drzewie, jaki w życiu widziałem. Ruszamy, Morfu! Zaprosimy April i Joe'ego i urządzimy przyjęcie w naszym nowym klubiku. Podaj hasło, żeby wejść. Ha? Nasze hasło to Morfu. Źle. Tak brzmi hasło do twojego klubiku. Jeśli nie znasz tajnego hasła do mojego klubu, cóż, nie możesz wejść. A więc w takim razie zamiast przyjęcia w klubie urządzimy sobie piknik na trawie. Jak się masz, Bobiku? Chcesz przyłączyć się do klubiku? Ja też mogę się przyłączyć? Oczywiście, panie Vandergwist. To świetnie. Urządzimy przyjęcie w naszym domku na drzewie. Spójrz, Morfu. Na latające probówki, pomocy! Złodzieje paskudy użyli mojego wehikułu czasu, aby ukraść T-Rexa z prehistorii! Już dawno nie jesteśmy żadnymi złodziejami paskudami. Teraz nazywamy się złodziejami dinozaurów! Morfu, zamień się w samochód policyjny! Thank you.
Widzę, że strach cię obleciał, co? Teraz to my rządzimy w tym mieście! No, cwaniaczki, jak widzicie, znowu ja tu rządzę. Spójrz, Morfu, T-Rex skaleczył się w nogę. Morfu, proszę zamień się szybciutko w karetkę, ale taką wielgaśną, dinozaurową karetkę. Ten plaster jest stanowczo za mały. Morfu, zamień się szybciutko w dźwig. Na latające probówki! Niechcący upuściłem ożywiający promień, który chciałem zaprezentować na wielkiej konferencji naukowej. A on ożywił wasze zabawkowe dinozaury! Jest uszkodzony, więc nie mogę znowu zamienić ich w zabawki. Mila, możesz ich przypilnować, dopóki nie naprawię promienia? Oczywiście, panie profesorze. Razem z nimi na pewno będziemy się dobrze bawić. Świetnie! Wrócę jak najszybciej! Dinozaury? Zanim doczekamy się powrotu pana profesora, co powiecie na mały mecz? Bye.
zmęczyłam. Tak, fajnie, ale Morful głodny. Tak, chodźmy razem coś zjeść. O, już wiem, zróbmy sobie piknik. Tak! A, i naprawiony. Zeszło mi się dłużej niż myślałem. Ważne, że już działa. Teraz szybko do dinozaurów, do parku. Mam nadzieję, że nie narozrabiały przez ten czas. O, na latające probówki! Zapraszamy do nas na piknik. Bawiliśmy się razem, że hej! Tak! Bardzo się cieszę, ale chyba już pora, żeby zamienić dinozaury z powrotem w zabawki. Spokojnie. No nie! Panie profesorze, mnie się wydaje, że dinozaury wcale nie chcą znowu być zabawkami. Kiedy są prawdziwymi dinozaurami, bawią się o wiele lepiej. Rozumiem ich, ale miasto to nie jest miejsce dla dinozaurów. O, już wiem, co można zrobić. Może pan strażnik Kenneth znajdzie dla nich miejsce? Co to jest? Czy to zabawkowe giganty dinozaury? Tak! Profesor niechcący ożywił ich swoim ożywiającym promieniem. Czy tutaj w zoo znajdzie się dla nich trochę miejsca? Mogą tu zostać? No, w zoo mamy tylko jedno miejsce dla tak dużych zwierząt. I już jest zajęte przez stado słoni. Ale... w czasie moich podróży znalazłem piękną, bezludną wyspę, gdzie zabawkowe dinozaury mogą żyć. Chodźmy tam jak najszybciej, Morfu. Tam! Widzę ją! Widać, że są zadowolone. Na tej wyspie będziecie szczęśliwe, a my już musimy wracać do siebie. Tak, Mila. Szaleliśmy na tej ślizgawce każdej zimy. Morf lubić łyżwy! To wspaniała zabawa! Urządzimy sobie ślizgawkę w ogródku i pojeździmy na łyżwach. Morfu, słaby ślizguś! Nie można jeździć na kostkach lodu, Morfu. By zrobić ślizgawkę, trzeba nalać tu wody. Ślizguś? I przydałby się magiczny pupilek, który zamrozi wodę. A ja takiego znam. Haha, Atmo! Jeju! Morfu, proszę, zamień się w słonia i napompuj trąbą wodę, którą zamrozi Atmo. Super! Wlej wodę do basenu. Hej! Mój garnitur jest do prania na sucho. Zamknij, panie Vanderbus. O-o! Morfu, wypompuj tę wodę z ogródka naszego sąsiada.
ślizgawkę! Na! O nie! Morfu, zamień się w robota, no i ratuj Atmo! Orful wykorzystuje pomoc pupilka, aby wszystko zamrozić! Morfu, zamień się szybko w smoka i ognistym oddechem roztop lód! Nie wolno tak zamrażać policjanta na służbie! A zwłaszcza w moim mieście! Mila oraz Morful! Co to za heca do jasnej ciasnej? Sorki, ciociu! Robiliśmy w ogródku ślizgawkę, ale Orful porwał Atmo! O! Tutaj jesteś! Orful, dlaczego wszystko zamroziłeś? Atmo ledwo zipie! Córeczki, Atmo! Orful też chciał mieć ślizgawkę! Jak obiecasz, że będziesz grzeczny, to pomożesz nam taką zrobić. Orful się ślizgać? Tak! Tak! Do dzieła! Morfu, zamień się szybko w helikopter. Nie mam łyżew. Kiedy powiedziałaś, że robisz ślizgawkę, pomyślałam, że dam ci te łyżwy. Były moje, ale teraz już są na mnie za małe. Raju, dzięki, droga ciociu. Widziałam cię w tych łyżwach na zdjęciu. Idealnie pasują. Morfu, zamień się w piłkę! Ja też bym chciała robić takie fajne sztuczki! A, mam świetny pomysł! Skrzydło Mopsik zamieni nas w magiczne pupilki! O, Raju! A zamienisz nas w Morfu? Coś. Wygrywa ten, kto podskoczy najwyżej. Zmorfluj go, brachu! Co to? A, ekstra! Zrób helikopter! Hej, Morfę wygrał! Czarno to widzę! Więc lećmy za nimi! To nie jest... takie... proste! Okay. Zamień się w jakiś samolot, April! Morfu, zamień się w wielką poduchę! Zrób skoczną piłkę! Jestem super morfcia i udzielę im... Ła, pomocy! Prędko!
się w samolocik. A ty leć szybko za orflem i tą skoczną piłeczką. Zrób wyścigówkę! O nie, Orfl! Tym razem zamienię się w robota! Jak ich złapać? Trzeba działać razem. Morfu, zamień się teraz w klatkę. A, tylko nie w moim mieście. Źle narozrabialiście w mieście, gagatki. Och, wybaczcie, Mila i Morful. Ja już nie chcę morflować. Cofniesz przemianę skrzydło mopsie? O nie! A miałem dziś taką pyszną zabawę! Mój piesio! Było wesoło. Ale morflowanie to trudna sprawa. Miło znowu być sobą. Na świecie jest tylko jeden Morful i jedna April. I kocham was oboje. Tato, tato! Właśnie zrobiliśmy robotkę pomockę na kiermasz nauki. Jest bardzo pomocna. Brawo, Mila i Morful. A, więc tu są moje stare okulary. O, to jest Technuś. Magiczny stworek? Tak. Technuś potrafi kontrolować urządzenia elektryczne. I umie je naprawiać. O, nie, 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 nie. Cześć, Mila i Morful. Przyjdziecie na kiermasz? Hejka, Enzo! Tak, zrobiliśmy robotkę. Spójrz! Ja też mam robota. To robo super bohater. A zwie się? Trofik! Robot Enza jest lepszy od mojego. I na pewno wygra na kiermaszu nauki. Dobra, Technuś, podrasujesz ją? Ona musi być super pomocna. Stój! Robotka pomoże o każdej porze. Marki! No i coście tu narobiły, smyki? O-o! Morful! Zmień się w superbohatera! Chciałem tylko wyprowadzić psa! Proszę bardzo! Przez ulicę. Proszę bardzo! Wybacz, kochana ciociu. Moja robotka po prostu lubi pomagać. Proszę bardzo! (Śmiech)
muszę się do czegoś przyznać. Wykorzystałam moc Technusia, żeby podrasować moją robotkę. Źle postąpiłam, no i chcę to naprawić. Pomożesz mi w tym? Jasne! Złoty puchar za pierwsze miejsce na kiermaszu nauki otrzymuje... Enzo! Stworzył samotransformującego się robo-superbohatera. Dziękuję! Proszę bardzo. Gratuluję, dziecino! Twoja nagroda to olbrzymi pluszowy bobas. O raju! Morfu, zamień się w siłacza. Ojej! Dobra, wielki Bobasie. Już pora na wielki podwieczorek. Morful udaje pirata! Tarr! Animi, możesz ożywić tego wielkiego Bobasa? Czołem, panie Lorenz. Servus! Czy Animi może mi pomóc na budowie? W porządku. Zaraz wrócimy. Telefoksik to nie jest zabawka. Wow, wow, wow! Uff! A może ten Bobas chciałby coś zjeść? Trzeba go zaprowadzić do Animi. Morfu, zamień się w sprężystą piłeczkę. W latawiec. Tak! Zamień się teraz we mnie!
Wyglądasz dokładnie tak jak ja. Tak. Okej. Nabierzmy tatusia. To ty, Mila. Nie widziałem, jak schodziłaś po schodach. Ponieważ cały czas jestem tutaj. A? Ale... A! Więc ty musisz być Morfu. Tak! O? Cześć, Mila. Chcecie się z Morfu teraz pobawić? Mila! Morfu wyszedł! O. Ale Mila zagra! Świetnie! Ruszajmy! Troll nie zorientował się, że to Morfu! Cześć, Mila! Mila, na co masz ochotę w tej chwili? Jesteś rewelacyjna w szybkim wymyślaniu dla nas gier! Tak! Berek? Dobra, Mila! Ty gonisz! Co? Musisz jeszcze dotknąć Sary. Ale gdzie ona jest? A, jestem na drzewie. Ale nie wiem, jak mogę stąd zejść. Mila pomoże! Chwileczkę. To nie jest Mila. To przecież Morfu. Dzięki mi, Morfu. Proszę, proszę. Wygląda na to, że Morfl się z wami nie bawi. O-o. A właściwie, czy to nie jest przypadkiem? A jeśli nie ma tutaj Morfl, możemy wam troszkę podokuczać. Ale jesteś malutka. Puszczaj mnie! I tak nic mi nie możesz zrobić. Skąd przyleciała ta piłka? Auć! Co tutaj się wyprawia? Uciekajmy stąd, braciszku! Tak! To znowu ta dziewczyna. Daj nam spokój. Morfl, zrobiłeś im niezły kawał. Potwornie się nudzę, gdy nie ma przy mnie Morfu. Trzeba go znaleźć. Gdzie jest Troy? Taki olbrzymi potwór tam czyha! To przecież Orfl! Orfla! Orfl chciał się pobawić! Możesz się bawić z nami! Świetnie, Morfu! A teraz leć!
Przestraszymy go! To było superowe! Widziałeś, jak wpadł? Morfu, zamień się teraz w robota! On jest bardzo śliski, więc lepiej zamień się w helikopterek! Przepraszam za ten niemądry kawał. No dobra, czas zabrać cuchnącą rybkę do domu. Najlepsza halloweenowa piżamówka w życiu! Raczej najbardziej rybna piżamówka w życiu. Spójrz, Morfu, to jajko wielkanocne. Wow, Morfu pomaluje, Morfu pomaluje. Tak, Morfu, zmień się teraz w pędzel. Morfu pomaluje duże jajo. Jestem pewny, że dinozaury składały naprawdę duże jaja. Dinozaury? Tak, to bardzo dobry pomysł. Pomalujmy jaja dinozaurów. Wow! To triceratops! Na dodatek ma jajko. Witaj, triceratopsie. Możemy pomalować twoje jajo? Ta-da! Twoje jajko wielkanocne jest gotowe. O nie! Chciałbyś, żebyśmy pomalowali twoje jajo? Czeka nas dużo pracy! Tak! Dinozaury zadowolone! Tak! Pa, pa! Morfo, spójrz! Triceratops. To przecież dziecko pterodaktyla. Zamienione jaja! Nie martw się. Razem z Morfu już niedługo zwrócimy twoje dziecko. Tak! Morfu, zmień się szybko w helikopter. Patrz tam, Morfu! Zamieniliśmy jaja. Oto twoje dziecko. Ups. Zwracamy ci twoje dziecko. Dziecko Triceratopsa! Tak! Zaraz
zaczęliśmy, a teraz niestety musimy wracać do naszych czasów. Pa, pa! Uff, wróciliście. Króliczek Wielkanocny zostawił dla was prezent. Wow! Chciałbyś pomalować jeszcze jedno? Kto dotrze do plaży, wygra ten złoty puchar! Chcę puchar! Chcę puchar, wujku Jor! Zgłośmy swój udział, aby go wygrać! A! To wyścig tylko dla balonów na ogrzane powietrze! A? No więc ukradnijmy taki balon i wygramy wyścig! Wtedy puchar będzie nasz! Tak... Hej! Marki! Piesiulko! Ha? Co tu się dzieje? Ojeju! Te opryszki strzelają grochem do balonów! O-o! Pomocy! Morfu, zamień się w samolot i ratuj biedną cioteczkę! Podstępne opryszki! I teraz ty musisz wygrać wyścig! Leć, złociutka! Nasi zwycięzcy to Mila, Morfl, Felipe oraz Barki? O, Barkuś, tak się o ciebie bałem. Chwila, gdzie mój piękny balon? Wydałem na niego fortunę. To wszystko twoja wina. No, ale chciałem dobrze, no wiesz. Mila i Morfl, mam nowiutkie trampki na rolkach. O, raju! Przyjdziecie potem do parku? Pokażę wam nowe sztuczki. Czy możemy, tatusiu? Jasne. Tylko nie zapomnijcie rolek. Narazka! Nie mam żadnych rolek. Pożyczę ci moje stare rolki. Są gdzieś tutaj.
Oto super błyskawiczne turbo rolki. Kiedyś bardzo je lubiłem. Dzięki, tato! Są czadowe! Ups! No cóż, musisz urosnąć. Na razie są za duże. Mam świetny pomysł! Magiczny pupilek Giga sprawi, że zaraz urosnę i rolki taty będą w sam raz. Giga, spraw, żebym była duża! Udało się! Dzięki! Mila wielka! Tak, ale za duża na rolki taty. Hej, z góry widać calutki park. Tam jest Enzo. Bardzo fajnie być olbrzymką. Wujku Czarny, patrz! To Mila i Morfu. Są gigantyczni. Pewnie magiczny pupilek sprawił, że Mila urosła. Chcę mieć tego pupilka. I to prędko. Bo on mi zrobi hiper mega wielką porcję lodów. Soreczki, nie warto być dużą, skoro nie mogę się bawić z dziećmi. Mila i Morfel, pomóżcie mi. Te opryszki znów sieją zamęt. Sprawiły, że wszystko w moim mieście jest duże. O, i ty też? Oni pewnie porwali Gigę. Morfu, zamień się w wyścigówkę. Brawo! No to gazu! Whee! Giga, uwolnię cię! Morfu, zamień się w klatkę, żeby capnąć tych opryszków! Hej, wujku John, ratuj! Bycie dużą nie zawsze jest fajne. A teraz chodźmy już do parku obejrzeć te rolkowe sztuczki Enza. Pan posterunkowy przysyła ci tę paczkę. Z wdzięczności za złapanie opryszków. O raju, trampko rolki! Dokładnie.